Witam Cię serdecznie, tutaj Martyna i zapraszam Cię na dzisiejszą praktykę. Przygotowałam dla Ciebie sekwencję na wzmocnienie nóg i bardzo mi miło, że razem ze mną będziesz praktykował w tych pięknych okolicznościach przyrody. Znajdujemy się w Lginiu nad jeziorem i razem sobie popraktykujemy. I zacznijmy dzisiaj od siadu na piętach. Znajdź sobie wygodną pozycję. Usiądź z prostymi plecami. Brodę skieruj delikatnie do mostka. Głowę delikatnie wycofaj. Twoje plecy są proste, a oddech spokojny. Weź kilka długich wdechów i wydechów. Nastrój się na praktykę. Wsłuchaj w siebie, w to, jak się dzisiaj czujesz. I oddychaj spokojnie. Weź głęboki wdech, unieś ręce w górę. Na wydechu opuść dłonie na wysokości serca. Weź kolejny wdech, ręce w górę. Wydech, dłonie na wysokości serca. I jeszcze jeden wdech, ręce w górę. Spokojny wydech, opuszczamy dłonie. A teraz daj sobie kolana troszeczkę szerzej, połącz duże palce stóp. Weź jeszcze jeden wdech, wyciągając ręce w górę. A na wydechu odłóż ciało do leżenia, do pozycji dziecka. Odłóż czoło na macie. Wydłuż kręgosłup, rozluźnij biodra. Twoje pośladki nie muszą dostawać do pięt. Znajdź sobie wygodne miejsce w tej pozycji, tak aby ciało czuło się dobrze, aby było rozluźnione. I skieruj uwagę na spokojny oddech. Długie, spokojne wdechy i długie, spokojne wydechy. Rozluźniasz się w tej pozycji. Jeszcze nastrajasz. Na kolejnym wdechu zroluj ciało do klęku podpartego. Zwróć uwagę, aby Twoje dłonie były pod ramionami, kolana pod biodrami. Palce dłoni szeroko. Na wdechu wypchnij miednicę do tyłu, otwórz klatkę piersiową do pozycji krowy. Na wydechu podwiń kość ogonową przez środkowe, górne plecy. Wypchnij miejsce między łopatkami, schowaj głowę. Na wdechu przejdź do pozycji krowy, zaczynamy od miednicy. Na wydechu kocik grzbiet, mocno odpychasz się od dłoni. Starasz się nie uginać rąk w łokciach. I jeszcze jeden wdech, pozycja krowy, rozgrzewamy kręgosłup. Wydech, koci grzbiet, zaokrąglamy plecy, wypychamy miejsce między łopatkami, aktywujemy nasze mięśnie. Wdech, pozycja krowy. I wydech, koci grzbiet. Pięknie. I przejdź do klęku. Kręgosłup neutralny. Delikatnie podwinięta kość ogonowa. Wyciągnij prawą nogę do tyłu. Noga jest napięta, mocna od pośladka. Palce zadarte, skierowane do dołu. Brzuch aktywny. Jeśli możesz, wyciągnij lewą rękę do przodu. Ciało jest w jednej linii. Prawa dłoń mocno dociska do maty. Spokojny oddech, mocno napięta prawa noga. Pośladek mocny. I trzymamy. Kilka oddechów. Mocne ciało.
spokojny oddech. I odkładamy dłoń, odkładamy kolano na matę. Robimy to samo na drugą stronę. Wyciągnij lewą nogę do tyłu, zadrżyj stopę. Palce stopy patrzą do ziemi. Mocny pośladek. Jeśli możesz, masz dobrą równowagę, możesz wyciągnąć prawą rękę do przodu. Brzuch jest cały czas aktywny, nie puszczasz brzucha. Lewy pośladek jest bardzo mocny. I tak samo, spokojny oddech. Trzymasz stabilną pozycję. I na wydechu odkładasz dłoń, odkładasz kolano. Na kolejnym wdechu jeszcze raz pozycja krowy. A na wydechu podwijasz palce stóp, odpychasz się mocno do dłoni i unosisz biodra w górę do psa z głową w dół. Możesz delikatnie ugiąć kolana, żeby jeszcze wydłużyć kręgosłup i troszeczkę sobie pochodzić w tej pozycji, ugiąć jedną nogę, ugiąć drugą. Rozgrzać tyły nóg, to nasz pierwszy pies z głową w dół. Pięknie. I teraz zatrzymujesz pozycję, mocno napinasz nogi. Całe nogi aktywne. Na wdechu uginasz kolana, patrzysz do przodu. Na wydechu przechodzisz sobie w kilku krokach na początek maty. Na wdechu kręgosłup do połowy prosty. Na wydechu zejdź do skłonu. Kolana mogą być delikatnie ugięte. Na kolejnym wdechu całym ciałem w górę, ręce w górę. Wydech, opuść dłonie na wysokość serca. Uspokój oddech, znajdź stabilną pozycję. Wdech do pozycji krzesła, kość ogonowa delikatnie podwinięta, stopy mogą być razem lub na szerokość bioder. Dłonie mogą być w linii z uszami, mogą być też przed klatką piersiową. Trzymamy pozycję. Na wydechu zejdź do skłonu, może być z ugiętymi nogami. Na wdechu do połowy prosty kręgosłup. Na wydechu odłóż dłonie na matę i wycofaj prawą nogę do tyłu, odkładając kolano na matę. Wdech, ręce w górę, jesteśmy w wykroku. Na wydechu ugnij ręce w łokciach, odchyl się delikatnie. Odkładasz dłonie na matę, prawe kolano w górę. Lewa noga dołącza do prawej, do pozycji deski. Wysuwasz się delikatnie, schodzisz do czaturangi. Na wdechu pies z głową, górę mocne nogi, odpychasz się od dłoni. Na wydechu wracasz do pozycji psa z głową w dół i spokojny oddech. Mocne nogi, wydłużony kręgosłup. Pamiętaj, że długi kręgosłup jest zawsze ważniejszy niż proste nogi. Więc jeśli twój kręgosłup się zaokrągla, ugnij delikatnie nogi w kolanach. I na wdechu prawa noga w górę mocna. Na wydechu przyciągasz kolano do brzucha, przenosisz ciężar ciała do deski i odkładasz stopę między dłoni. Lewe kolano na matę. Na wdechu ręce w górę, jesteśmy w wykroku. Na wydechu uginasz łokcie, delikatnie się odchylasz. I odkładasz dłonie obok lewej stopy. Wdech, prawe kolano w górę. Na wydechu prawa stopa dołącza do lewej na początek maty. Wdech do połowy proste plecy. Wydech, skłon. Na wdechu wracamy do pozycji krzesła. Trzymamy pozycję krzesła. Wydech, samastiti. Pięknie. Złap oddech. Przed nami druga strona. Wdech do pozycji krzesła. Wydech, skłon. Na wdechu do połowy proste plecy. Na wydechu lewa stopa do tyłu i od razu odkładasz kolano na matę. Na kolejnym wdechu ręce w górę. Na wydechu uginasz łokcie, delikatnie możesz odchylić się do tyłu. I odkładasz dłonie na matę. Unosisz prawe kolano, lewa stopa dołącza do deski. Schodzimy do kija. Na wdechu pies z głową w górę.
Na wydechu podwijasz palce stóp do psa z głową w dół. I spokojny oddech. Pamiętaj, w każdej chwili możesz zejść do pozycji dziecka, zrobić sobie przerwę, odpocząć. Słuchaj swojego ciała. A jeśli jesteś ze mną, wstrzymaj spokojny oddech w pozycji psa z głową w dół. I na kolejnym wdechu lewa noga w górę. Uginasz w kolanie, przyciągasz ją do brzucha, przenosisz ciężar ciała do przodu, do deski. Wkładasz stopę na matę, między dłonie, prawe kolano na matę, na wdechu ręce w górę. Lewa stopa w jednej linii z lewym kolanem. Na wydechu uginasz łokcie, delikatnie odchylasz się do tyłu. Odkładasz dłonie na matę, prawe kolano w górę. Prawa stopa dołącza na początek maty do lewej. Wdech do połowy, proste plecy. Wydech, skłon. Na kolejnym wdechu wracamy do pozycji krzesła, podwijamy kość ogonową. Trzymasz pozycję. Wydech, dłonie na wysokości serca. Wyrównaj oddech, uspokój myśli. Na kolejnym wdechu unieś ręce w górę. Wydech, zejdź powoli do skłonu. Na wdechu wyprostuj kręgosłup do połowy. Na wydechu wycofaj prawą nogę do tyłu. Lewa stopa w jednej linii z kolanem, jesteśmy w niskim wykroku i na wdechu odpychając się mocno od lewej stopy wchodzisz do wysokiego wykroku. Ręce w górze, mocno odpychasz się od palcy prawej stopy. Brzuch aktywny, prawy pośladek napięty. Trzymasz pozycję wymagającą. Na wydechu odkładasz dłonie na matę. I unosisz lewą nogę na wysokości biodra. Możesz dać sobie ręce troszeczkę do przodu, opierać się na opuszkach palców. Na wydechu lewe kolano za prawe. Wdech w górę, wydech lewe kolano za prawe. Uginamy obydwa kolana. Uginamy kolana, przenosimy jak najniżej. Wydech, mocna noga. Jeszcze raz. Mocne nogi, pośladek napięty. Kilka razy w swoim tempie. Pamiętaj, lepiej zrobić tylko kilka powtórzeń, ale uważnie. I teraz zadzierasz palce lewej stopy. I jeśli masz dobrą równowagę, o, znajdź swoje miejsce w pozycji. Możesz unieść dłonie do klatki piersiowej, do wojownika trzeciego. I wracamy dłońmi na matę, odkładamy lewą stopę. Prawą stopę, dołączamy lewą do pozycji deski i schodzimy w dół do kija. Na wdechu pies z głową w górę. Na wydechu pies do dołu. To było bardzo intensywne, ja bardzo czuję moje pośladki, mam nadzieję, że Ty również. Na wdechu uginamy kolana, patrzymy do przodu i przechodzimy na początek maty. Wdech do połowy. Proste plecy. Wydech, skłon. Na kolejnym wdechu rolujesz całe ciało w górę, unosisz ręce w górę. Na wydechu odkładasz dłonie na wysokości serca. I spokojny oddech. Uspokój ciało. Wdech, ręce w górę. Wydech, skłon. Na wdechu do połowy proste plecy. Na wydechu lewa stopa do tyłu. Prawe kolano w jednej linii z prawą piętą. Mocno odpychasz się od prawej nogi i wchodzisz w górę do wysokiego wykroku. Lewa noga mocno naprężona, mocno odpychasz się od palcy lewej stopy. Mocna pozycja, mocny brzuch, ręce w górze. Trzymasz pozycję, spokojny oddech. Świetnie.
Na wydechu odkładasz dłonie na matę, unosisz lewą nogę do tyłu, mocna, pośladek mocny. Uginasz nogę w kolanie i przenosisz za prawą stopę. I tak samo kilka razy. Starasz się jak najniżej odłożyć lewe kolano za prawą stopą. Pośladek napięty, pośladek aktywny. Podpierasz się delikatnie dłońmi z przodu. Kilka razy. Chcesz jak najbardziej poczuć i zaangażować pośladek. Jeśli masz miejsce w ciele, zatrzymaj pozycję z nogą w górze i przyciągnij dłonie do klatki piersiowej w namaste, dłonie złożone, ciało jest w jednej linii, wojownik trzeci. Prawa stopa mocno dociska do maty. Odkładamy dłonie na matę, odkładamy lewą stopę. Wracamy do deski. Uginamy łokcie, schodzimy do czaturangi. Wdech, pies głową w górę. Mocne nogi, mocne pośladki. Wydech, pies do dołu, żebra w siebie. Mocno odpychasz się od dłoni. Łapiesz oddech. Na wdechu uginamy kolana, patrzymy do przodu. Na wydechu przechodzimy na początek maty. Wdech do połowy, proste plecy. Wydech, skłon. Na kolejnym wdechu całym ciałem w górę, ręce w górę, wydłużasz kręgosłup, wydech, opuszczasz dłonie. Możesz zostać z dłońmi złożonymi, możesz dać je do boku. Odwrócę się przodem, żebyś dobrze widziała, dobrze widział kolejną pozycję. Stań sobie troszeczkę szerzej niż na szerokość bioder, możesz jeszcze troszeczkę pokręcić biodrami. Na wdechu unieś ręce w górę, a na wydechu zejdź do przysiadu, do malasany. Możesz też troszeczkę się tutaj powiercić, żeby znaleźć idealne ułożenie stóp. I teraz kolana są do zewnątrz, palce do zewnątrz, pięty do środka. Otwierasz biodra, plecy proste. Możesz podeprzeć się z przodu i na wdechu wchodzisz w górę, możesz wejść na palce. Na wydechu schodzimy do malasany. Kość ogonowa jest jak strzałeczka do dołu. Wdech, wchodzimy w górę i na palce. Mocne nogi. Wydech, malasana. Przysiad. I jeszcze raz wdech, mocno się wydłużamy, mocne nogi. Wydech, schodzimy do malasany. Jeszcze jeden wdech, możesz wejść na palce, wydłużasz plecy. Wydech, opuszczasz dłonie na wysokość serca. I teraz stań sobie na macie. Zrobimy sobie pozycję drzewa, która wymaga silnych nóg. Dociśnij lewą stopę mocno do maty, a prawą stopę oprzyj o lewą kostkę. Dłonie możesz złożyć na wysokości serca. Jeśli masz dobrą równowagę, możesz dać prawą stopę wyżej, na lewą łydkę. Prawa stopa dociska do łydki. A jeżeli Twoja równowaga jest dzisiaj bardzo dobra, możesz pomóc sobie również dłonią i przejść do pełnej pozycji, wciskając prawą stopę wewnętrzne lewe udo. I teraz stopa napiera na udo, udo napiera na stopę. Mocny brzuch. Jak czujesz dobrą równowagę, możesz unieść ręce w górę. Możesz je zostawić również na wysokości klatki piersiowej. Możesz spróbować dać ręce do boku i powoli przenieść je do tyłu, składając w namaste. Lewa stopa mocno wrośnięta w podłoże. Wdech, ręce do boku. Wydech, dłonie w górę. Na wydechu opuszczamy dłonie, opuszczamy stopę. I robimy to samo na drugą stronę. Wrastasz prawą stopą w podłoże, lewa opiera się o prawą kostkę, albo wchodzi wyżej na łydkę, albo jeszcze wyżej na udo. Zwróć uwagę, żeby nigdy nie odkładać stopy na drugim kolanie, żeby go nie obciążać. Wybierz swoją opcję
i spokojny oddech znajdź sobie punkt skupienia przed sobą, coś nieruchomego, coś, co pomoże Ci skupić uwagę. Jeśli możesz, wyciągnij ręce w górę. Jeśli chcesz pójść krok dalej, możesz dać ręce do boku i złożyć je za sobą, jak do modlitwy. Poduszka pod palcem, dużym palcem prawej stopy jest mocno dociśnięta do maty. Prawa noga jest mocna. Wdech, ręce do boku. Wydech, dłonie w górę. Bierzesz jeszcze jeden wdech. Opuszczasz dłonie na wysokości serca na wydechu i wracasz do stania. To było bardzo intensywne dla naszych stóp. Możesz zrobić kilka kółeczek stopami, kilka kółeczek biodrami, rozluźnić troszeczkę tą pozycję. I na kolejnym wdechu ręce w górę, a na wydechu schodzimy do malasany, do przysiadu jogicznego. Jeszcze raz, dosłownie na chwileczkę, otwieramy biodra i odkładamy pośladki do tyłu i schodzimy do siedzenia na macie. Prostujesz sobie lewą nogę, a prawą stopę przyciągasz do wewnętrznego lewego uda, jak w pozycji drzewa. Bierzesz wdech, wyciągasz ręce w górę, pochylasz miednicę do przodu i schodzisz do delikatnego skłonu. Możesz chwycić za stopę, ale jeśli nie dostajesz, możesz chwycić pod kolanem albo za łydkę. Lewe kolano również może być delikatnie ugięte. Nic się nie dzieje. Chcesz poczuć, jak rozciąga się Twoja cała noga. Chcesz poczuć delikatne napięcie i postaraj się utrzymać spokojny oddech. I na kolejnym wdechu zroluj kręgosłup w górę i zmienimy stronę. Prawa noga prosta, lewa stopa wciśnięta w prawe wewnętrzne udo. Pochylamy miednicę, bierzemy wdech, ręce w górę, a na wydechu na długim kręgosłupie schodzisz do skłonu i tak samo. Tam, gdzie dzisiaj jesteś, jest dobrze. Wybierz swoją wersję. Zachowaj spokojny oddech. Możesz delikatnie ugiąć kolano. Poczuj, jak rozciąga się cały tył prawej nogi. Na kolejnym wdechu zroluj ciało do siedzenia. Wyprostuj lewą nogę. A teraz postaw obie stopy na macie, na wdechu otwórz klatkę piersiową w pozycji krowy, a na wydechu zaokrąglij plecy do kociego grzbietu. Zrób sobie kilka takich przejść. Pamiętaj o podwijaniu kości ogonowej, i za którymś razem, przyciągając kolano do klatki, zejdź sobie do leżenia i przyciągnij kolana do klatki piersiowej. Możesz zrobić kilka kółeczek. Możesz pobujać się z prawej do lewej strony. Rozmasować dół pleców. To bardzo kojąca pozycja. I teraz odkładamy stopy na matę. I zakładamy prawą kostkę o lewe kolano. I za pomocą dłoni delikatnie otwieramy sobie prawe biodro. A jeśli chcesz więcej, możesz chwycić lewe udo albo lewą piszczę, przełożyć ręce między nogami i przyciągnąć nogi do klatki piersiowej. Jeszcze bardziej poczuć, jak rozciąga się pośladek. Jest to też bardzo fajna alternatywa dla pozycji gołębia. Jeżeli nie wykonujesz tej pozycji, albo jest ona dla Ciebie bardzo wymagająca, zawsze możesz przejść sobie do tego wariantu. I odkładamy stopy na matę. I teraz zakładamy lewą kostkę o prawe kolano. Możesz zostać tutaj i delikatnie odchylać sobie kolano, otwierać biodro. Jeśli chcesz więcej, możesz przyciągnąć nogi do klatki piersiowej, chwycić sobie za prawe udo albo za prawą piszczel i spokojny oddech. Zostań w tym miejscu, w którym dzisiaj czujesz się dobrze.
Poczuj pozycję w ciele, poczuj jak rozciąga się pośladek. I jeszcze kilka oddechów. I odkładamy stopy na matę. Przyciągamy jeszcze raz kolana do klatki. Jeszcze raz możesz delikatnie pomasować plecy, jeśli lubisz. I teraz, jeśli ciało jest gotowe i Twój umysł również, możesz zejść do Shavasany, do naszej relaksacji. Znajdź sobie wygodną pozycję, która pozwoli Ci przez kilka minut pozostać w bezruchu. Rozluźnij całe ciało. Rozluźnij twarz, miejsce między brwiami. Rozluźnij żuchwę. Oddech jest miękki, swobodny. Rozluźniasz też biodra. Czujesz, jak nogi ciężko opadają na matę. Jeśli Twoje myśli krążą, a Twoja uwaga nie chce się skupić na relaksacji, możesz skierować ją na oddech. To bardzo pomaga, żeby utrzymać jeszcze skupienie na te ostatnie minuty praktyki, aby jeszcze nie dać się rozproszyć. Możesz wsłuchać się również w bicie swojego serca i we wszystkie odczucia, jakie płyną z Twojego ciała. Pozwól sobie zarejestrować wszystko, czego doświadczyło Twoje ciało podczas tej praktyki, jak się czuje, czy może jeszcze gdzieś pojawiają się jakieś miejsca napięcia. Jeśli tak jest, starasz się je rozluźnić i właśnie w te miejsca skierować swój oddech. Powolutku poruszam palcami stóp, palcami dłoni. Możesz troszeczkę poprzechylać głowę od jednego ramienia do drugiego. Przeciągnąć się, wyciągnąć ręce za głowę, ściągnąć palce stóp. I jeśli lubisz, możesz przytulić kolana do klatki piersiowej. Jeszcze troszeczkę się pobujać. Powoli poruszyć ciało. Jeśli jesteś gotowa, gotowy, możesz przejść do siadu. Może to być przez bujanie, możesz przekręcić się też do boku. I przejdźmy do wygodnego siadu. Niech to będzie dowolny siad, taki, w którym chcesz zakończyć praktykę. Zachowaj proste plecy, spokojny oddech. Weź głęboki wdech, ręce w górę. Na wydechu opuść dłonie. Weź wdech, ręce w górę. Wydech, dłonie w namaste. I jeszcze jeden długi wdech nosem. I spokojny wydech. Pochylamy głowę. Namaste. Dziękuję Ci bardzo za tą wspólną praktykę. Mam nadzieję, że czujesz swoje nogi, ale również, że ta praktyka dodała Ci energii. Do zobaczenia. Trzymaj się. Pa, pa.